siedział na peronie, wsłuchując się w damski głos wydobywający się z głośników znajdujących się obok niego. Drodzy pasażerowie, najbliższy pociąg spóźni się do 15 minut. Za utrudnienia przepraszamy i liczymy na wyrozumiałość. Świetnie. Parsknął pod nosem. Podwinął rękaw swojej marynarki, sprawdzając godzinę na zegarku. 6:43. Wpatrywał się w wędrującą wskazówkę sekundową, zastanawiając się, co będzie robił na tygodniowym urlopie, który dostał od swojej korporacji. Harował jak wół, zostawał po godzinach i nie zawsze mu za to szef płacił pieniądze. Korporacje lubią takich ludzi, pracowitych, którzy pracują za darmo. On potrzebował czasu dla siebie. Kryzys w związku również się do tego przyczynił. Oboje stwierdzili, że tydzień rozłąki dobrze im zrobi. Po chwili dosiadł się do niego nieznajomy mężczyzna, ubrany w czarny garnitur oraz z brązową walizką. Ukradkiem na siebie spojrzeli. Gdy zaczął zbliżać się pociąg, obaj wstali z ławki, podeszli na bezpieczną odległość i poczekali, aż skład się zatrzyma. Wsiedli do niego i rozeszli się w innych kierunkach. Odnalazł swój przedział. Miał szczęście, ponieważ był cały wolny, więc pozwoliło mu to na rozłożenie się na poczwórnych siedzeniach i spokojne zaśnięcie przy relaksującej muzyce na słuchawkach. W końcu do swojego celu ma 7 godzin jazdy. Gdy już zasypiał, drzwi rozsunęły się i wszedł mężczyzna, który usiadł obok niego na ławce. Usadowił się przed nim, spojrzeli po sobie przelotnie i oddali się swoim czynnościom. W tle towarzyszył im charakterystyczny odgłos szyn podczas jazdy i uspokajające widoki lasów, łąk, rzek, jezior, wsi oraz miast, które mijali. Nieznajomy był mężczyzną w średnim wieku, krótkich ciemnych włosach oraz w kilkudniowym zaroście. Cały czas wpatrywał się w jedno miejsce. Grzegorz. Przedstawił się, podając rękę do nieznajomego pasażera. Bartosz. Odpowiedział pasażer. Dokąd dojedziesz? Jak najdalej stąd. Mam w planie się zatrzymać w jakimś hotelu, a potem nie wiem co dalej. A ty? Jaki masz plan? Wyjechać gdzieś nad morze. Również do hotelu mam rezerwację. Na tydzień muszę uciec od tego wszystkiego. Potrzebuję odpoczynku. Rozumiem. Kto wie, czy się tam nie spotkamy? Roześmiał się Bartosz. Od razu zauważył w nim coś dziwnego. Ręce mu się trzęsły. Co chwilę spoglądał to na drzwi, a to na okno. Czasami widział, jak mruga oczami szybciej niż normalny człowiek i wykrzywia swoją szczękę. Pewnie jakiś ćpun. Pomyślał. Trasa minęła spokojnie. Obaj mężczyźni zamienili ze sobą parę zdań, aż w końcu wysiedli na tym samym peronie. Grzegorz sprawdził swój zegarek, a na nim godzina 13:22. Złapał taksi i wyruszył do zarezerwowanego hotelu. Wysiadł przed czteropiętrowym jasnym budynkiem. Wszedł do środka i przywitała go na samym wejściu muzyka klasyczna oraz mieszanina wszelakich perfum. Ściany, podłoga oraz blat przy recepcji były pokryte ciemnymi płytami ceramicznymi, które odbijały światło z żyrandoli powieszanych 4 metry nad głowami gości. Obserwując wnętrze hotelu, podszedł powolnym krokiem do recepcjonisty. Dzień dobry, ładny macie ten hotel, muszę przyznać. Dzień dobry, bardzo dziękujemy, a pan to zapewne... Grzegorz napierała, miło mi. O tak, pan Grzegorz, proszę tu klucz do pana pokoju, pokój 301. Niech się pan rozgości i jeśli byłyby jakieś zażalenia co do pokoju, proszę dać znać, zaradzimy temu. Matko, byłbym zapomniał. Wieczorem urządzane jest przyjęcie dla gości, na które pan jest oczywiście zaproszony. Można się ładnie ubrać i widzimy się o 22:00. Oczywiście dam znać, ale wątpię, by cokolwiek mi nie pasowało. Mężczyzna wziął klucz i ruszył po marmurowych schodach z pozłacanymi poręczami na drugie piętro do swojego pokoju. Otworzył powoli drzwi i zauważył łóżko dla 2 osób, solidnie pościelone w jasną pościel, biało-żółte ściany, sporą szafę obok swojego posłania. Z łóżka z kolei widział rozciągający się krajobraz lasu, za którym malowało się pięknie Morze Bałtyckie. Toaleta była cała w białych kafelkach, z prysznicem i wanną oraz czarno-białą toaletą. Obok ustawione były 3 pełne rolki, pod którymi leżał zawinięty w kratkę niebieski ręcznik.
Zaczął się wypakowywać, a potem odświeżył się po odbytej podróży. Grzegorz nie chciał chodzić na żadne przyjęcia. Przyjechał tutaj odpocząć, więc nie był skory do ubierania swojej białej koszuli oraz jasnych dżinsów. W końcu się jednak przemógł i dokończył układanie swoich długich brązowych włosów. Nagle rozległ się dzwonek do drzwi, a w nich stał dobrze już znany Grzegorzowi mężczyzna z pociągu. To jakiś przypadek? A może on mnie śledzi? Nie, na pewno nie. Najwidoczniej jechaliśmy do tego samego hotelu i mamy pokój na tym samym piętrze. Pomyślał, będąc lekko speszonym. Witaj, sąsiedzie. Mam drzwi naprzeciwko ciebie, więc mam nadzieję, że będziemy się często widzieć. A to ci niespodzianka, odpowiedział. Świat jest mały, Grzegorzu. Idziesz dziś na potańcówkę? Właśnie się na nią szykuję. Ty zapewne idziesz, mam rozumieć. Tak, spotkajmy się może na korytarzu za pół godziny. Idealnie przed przyjęciem i może strzelimy szybkiego kieliszka. Co ty na to? W sumie czemu nie? To do później. Zgodził się Grzegorz z lekkim uśmiechem. Do później. Dziwny gość, ale może nie jest taki zły, pomyślał. Kilkanaście minut później Grzegorz był już gotowy. Popsikał się swoimi perfumami Armaniego i wyszedł ze swojego pokoju, zamykając za sobą drzwi. Na korytarzu stał już Bartosz. Uśmiechnął się na jego widok i przywitali się podaniem ręki. Schodząc na dół, spotkali elegancko ubrane osoby. Z parteru dobiegała muzyka taneczna i było słychać wszechobecne śmiechy. Wchodząc na salę, Grzegorz nie mógł uwierzyć własnym oczom. Na żyrandolach siedziały małpy jedzące owoce, które ukradły ze stołów, bujając tym samym swoje siedzisko. Po parkiecie chodziły jeże, małe świnki, lemury jedzące dojrzałe czerwone jabłka, a w rogach siedziały szaro-białe wilki. Spod stołów wyjechały dwa małe brązowe niedźwiadki na czerwonym rowerku dla dzieci, mające założoną czerwoną czapkę z daszkiem. Nagle w twarz Grzegorza wleciały skowronki, wróble, sroki, a nawet bociany. Natychmiastowo przetarł swoje oczy i ujrzał bawiących się, śmiejących oraz pijących alkohol ludzi. Co jest do cholery? Widziałeś to? Spytał zszokowany Grzegorz. Widziałem co? Nie mów, że tego nie widziałeś, przecież tego było... Przerywając monolog, wtrącił się recepcjonista ubrany w czerwoną kamizelkę, białą koszulę pod spodem oraz ciemne spodnie od garnituru. Proszę, proszę, a jednak pan przyszedł. Specjalnie dla pana zarezerwowałem stolik, więc proszę siąść i przyniosę panu coś do picia i jedzenia. Stolik jest dla dwóch osób, tak? Dla mnie i znajomego. Oczywiście, jeśli przyjdzie pana znajomy, proszę dać znać. Ja zmykam i życzę doskonałej zabawy. Obaj mężczyźni siedzieli przy stole, obserwując bawiący się tłum. Czemu nie pijesz? Spytał Grzegorz. A wiesz co, powiem ci, że nie mam ochoty. Dobra, idę chwilę potańczyć. Może poznam kogoś nowego. Jak chcesz, to siecia, jak nie, to zapraszam na parkiet. Jak powiedział, tak zrobił. Przez kilka godzin tańczył tańce ludowe, towarzyskie i oczywiście nie mogło zabraknąć poloneza. Poznał kilka ciekawych osób, zamienił z nimi parę zdań, aż w końcu usiadł na odpoczynek, ponieważ kondycyjnie już nie wyrabiał. Jego nowo poznany znajomy zniknął, ale w tamtej chwili nie interesowało go to. Stwierdził, że musi się przewietrzyć i poszedł na spacer w kierunku plaży. Towarzyszyły mu światło księżyca, śpiew mew, odgłosy świerszczy oraz muzyka, która dobiegała z pobliskich klubów. Szedł wpatrzony w ziemię, kopiąc mały kamyczek co 3 metry. Myślał o swojej kobiecie, która czeka na niego w domu. O swoim ciepłym łóżku i o nawale pracy, który spotka go po urlopie. Mijał zakochane pijane pary, samotne wilki oraz tutejszych bezdomnych. Również kilkuosobowe grupy, które wracały z imprez i też te, które na nie właśnie szły. Nagle za sobą usłyszał głos dwóch mężczyzn. Ej, barani łbie, stój! Stój, powiedziałem! Grzegorz obrócił się na pięcie i ruszył powoli w stronę, z której został zawołany. Słucham? Nie mów słucham, bo cię wyrucham. Roześmiali się tempo. Czego chcecie? Zapytał gniewnie Grzegorz. To jest nasze terytorium. Jest pora nocna, więc płacisz podwójnie albo obijemy ci mordkę. Nie mam przy sobie pieniędzy. Dajesz śmieciu czy nie? Głuchy czy jak?
Powiedziałem, że nie mam przy sobie pieniędzy. Derek, weź mu zajeby, bo nie wytrzymam. Barczysty, dwumetrowy mężczyzna wziął zamach i uderzył go z całej siły prawym prostym, po czym poprawił lewym sierpowym. Przyjezdny wywrócił się do tyłu, otrzepał się w ciągu chwili i wytarł krew, która zaczęła mu lecieć z nosa. Ej wy, zostawcie go! Wykrzyczał dobrze mu znany głos. Agresorzy odwrócili się natychmiastowo na pięcie i przed nimi stał Bartosz. Zostawcie go, powiedziałem. Wykrzykiwał, idąc w stronę agresorów. Kurwa, gościu, nie żyjesz. Ruszyli na Bartosza z pięściami. Grzegorz nawet nie mrugnął, a napastnicy byli już znokautowani na ziemi. Co, jak ty to zrobiłeś? Nieważne jak. Ważne, że pomogłem. Nie wiesz, czego oni chcieli od ciebie? Nie. Odpowiedział krótko. Szedłem sobie na spacer i nie wiadomo skąd się napatoczyli, ale zaraz, chwila. Skąd ty się tu pojawiłeś? Śledzisz mnie? W pociągu wydałeś mi się cholernie podejrzane. Czego ode mnie chcesz? Uspokój się. To wszystko jest kwestią przypadku. Mówił, zbliżając się do mnie. Nic tu nie jest realne. Pamiętasz te wszystkie zwierzęta? Widziałem je. To wszystko tutaj jest fikcją. Odzwierciedleniem twojego snu, który może ci się wydawać realny. Musisz się obudzić. Co? O czym ty gadasz, pojebie? Przyjechałem tutaj na pierdolony urlop i cały czas dzieje się coś. Nie dokończył zdania, ponieważ mężczyzna, który go uratował, uderzył go prosto w twarz, po czym oczy Grzegorza spowiła czerń. Obudziły go śmiechy, szturchania, odgłosy i wycie zwierząt. Gdy zorientował się, gdzie jest, nie mógł w to uwierzyć. Znajdował się w sporym pomieszczeniu, przypominające bliżej nieokreślony hangar bądź element kanałów, które ciągną się przez miasto. Wokół niego stało kilkudziesięciu półnagich ludzi bez koszulek. Każdy miał założone jaskrawo-białe spodnie. Każda osoba z tłumu miała na sobie maskę małpy, lemura, wilka, a nawet niedźwiedzia. Podszedł do niego człowiek z maską wilka, wręczył maczetę, którą miał przypiętą do paska spodni i kazał wbić ją w głowę najbliższej osoby. Grzegorz zaczął się cofać, po czym upadł do tyłu. Wpadł w szczelinę, przez którą spadł do obcego sobie miasta, gdzie szczyty budynków sięgały chmur, a okna były wielkości lampy ulicznej. Wokół było ponuro i ciemno, a hałas krążących kruków nad dachami budynków było słychać wszędzie. Jedynym źródłem światła był blask dochodzący z futryn okien. Po kilku sekundach wszystkie okna otworzyły się w tym samym momencie, emanując oślepiającym światłem. Stanęły w nich zamaskowane osoby, które widział kilka chwil wcześniej. Instynkt kazał mu uciekać i to właśnie zrobił. Biegł przed siebie, pomimo kłującego bólu w klatce piersiowej. Za sobą słyszał odgłos galopujących kopyt. Wbiegł w ciemny zaułek, który wydawał się być bez wyjścia. Przed nim pojawiła się kilkunastometrowa ściana, której nie był w stanie przeskoczyć. Identyczna wręcz przeszkoda była po jego lewej i prawej stronie. Po raz kolejny znalazł się w pułapce bez wyjścia. Obrócił się na pięcia, zanim zgromadziła się chmara masek wilków, niedźwiedzi, małp, lemurów oraz aligatorów. Każdy ostrzył maczetę o ścianę, idąc powoli w jego kierunku. Zamknął z całej siły oczy, po czym wszystko ucichło. Znalazł się w brązowym, betonowym korytarzu z białym dywanem, gdzie z każdej strony co około 2 metry były jasnozielone drzwi. Im robił więcej kroków przed siebie, tym bardziej korytarz wydawał się dłuższy. Zaczął biec, lecz nic to nie dało, bo korytarz rozciągnął się do niewyobrażalnych rozmiarów, blokując Grzegorza w jednym miejscu. Nieważne ile by nie zrobił kroków, korytarz będzie się wydłużał w nieskończoność. Zrezygnowany padł na kolana, ułożył się w pozycji embrionalnej i zaczął krzyczeć dotąd, póki jego gardło nie zostało zdarte do granic możliwości. Obudziła go wilgoć. Podniósł kołdrę i zobaczył żółtą plamę pod swoim ciałem. Znowu w nocy popuścił. Grzegorz, Grzegorz. Usłyszał kojący głos kobiety. Przetarł oczy i zauważył piękną blondynkę ubraną w żółtą sukienkę za kolano. Włosy miała spięte w koki, na szyi łańcuszek z koralami i perłami. Stała przed nim jego żona.
Co ty tu robisz? Spytał otępiało. Jak to co? Dziś jest dzień odwiedzin. Widzę, że jest powtórka z rozrywki. Co dziś śniłeś? Sen z hotelem i człowiekiem, czy sen jak jesteś uwięziony w jakiejś klatce? A może jak cię gonią dziwne zwierzęce postacie? Grzegorz wytrzeszczył oczy ze zdumienia. Jego żona powiedziała cały jego sen ze szczegółami. Tylko skąd ona może to wiedzieć? Zastanowił się i odpowiedział. Wszystko naraz? Wszystko mówisz? Pierwszy raz ci się takie coś przytrafiło? Tak, pierwsze. Uwagę od żony odwrócił mężczyzna, który stanął w drzwiach. Witam panią. Muszę się zająć naszym pacjentem i zabrać go na pewnego rodzaju badania. Czy byłaby pani w stanie go zostawić? Potańczymy i oddam go pani. W drzwiach stanął mężczyzna ubrany w zielony kitel oraz biały fartuch. Był to lekarz. Od razu poznał tę twarz. Była to osoba, którą dobrze znał ze swoich snów. A może to nie były tylko sny? Autor opowiadania Giovanni Giampietro. Czytam Quadrotes. Osoby wspierające powstawanie nowych treści to Kalusia, Syrenka Ladacznica, Brutal Drop, Sebastian Król, Gregorikos, Lucky Guzi, Mateusz Z, Fra Martin, Wiktor Walczak, Bartosz Chwalisz, Ryu.pl, Mariusz Śnieżko, Bartek Koziara, Ewa Obersik, Alastor, Anon Górska oraz Wojti 262. Do usłyszenia.